Do zera spadła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej na odcinku, gdzie stoi już fizyczna zapora wybudowana przez rząd. W okrutną grę przeciwko Europie Putin i Łukaszenka wciągnęli migrantów. Na granicy z Polską i Litwą byli oni wykorzystywani jako żywe tarcze w celu destabilizacji sytuacji przed inwazją na Ukrainę. Wilno, które mówiło o zagrożeniu dla swojego bezpieczeństwa wobec presji migracyjnej, pozbawiło osoby nielegalnie przekraczające granice ubiegania się o azyl. Unijny Trybunał Sprawiedliwości oszekł co prawda, że rozwiązania przyjęte przez Litwę naruszają prawa europejskie, ale wiele na to wskazuje wyrok nie Zostanie wykonany. Litewska minister spraw wewnętrznych ogłosiła, że kraj nie planuje nic zmieniać w swojej polityce wobec migrantów. Podjęliśmy ważne decyzje w celu ochrony swojego bezpieczeństwa narodowego i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. I w tej chwili nie widzimy, aby sytuacja zmieniła się znacząco na tyle, abyśmy mogli wycofać się z naszych decyzji. Litwa z pewnością będzie się bronić, jeśli takie zagrożenia będą się utrzymywać. Wilno umożliwia ubieganie się o azyl na niektórych przejściach granicznych oraz w ambasadzie. Argumentuje jednak, że ta ścieżka nie cieszy się popularnością, co jest zrozumiałe w sytuacji, gdy kryzys był sztucznie podtrzymywany przez reżim Łukaszenki. Polska na szantaż w Białorusi i Rosji odpowiedziała poprzez budowę pięciometrowej zapory. Fizyczna bariera już stoi według informacji przekazanych przez wiceszefa MSWiA Błażeja Poborzego. Liczba nielegalnych Przejść na tym odcinku gwałtownie spadła. Ich jest no, na obszarze zapory, jest to liczba bliska zeru, a większość tych prób jest podejmowanych już poza jej obszarem na tym odcinku wodnym. W ocenie wiceministra, gdy zapora zostanie wyposażona w perymetrię, będzie barierą nie do sforsowania.